z Ewangelii według świętego Jana. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Słuchałem kiedyś wspaniałego księdza, który snuł taką refleksję. Pan Jezus powinien był zostać w diamencie. Byłby wtedy niezniszczalny. Taki diament traktowalibyśmy z najwyższym szacunkiem. Gdyby był tam sakramentalnie obecny, to pewnie byśmy ten diament umieścili w muzeum, za szybą pancerną, pilnowalibyśmy go i moglibyśmy go z daleka adorować. Może nawet obiletować takie spotkania. Tymczasem postanowił zostać w chlebie, postanowił, że jego ciało będzie miało smak chleba, żebyśmy wszyscy pamiętali, że jest dla najuboższych i na co dzień. I że nie jest do adorowania z daleka, jak diament, który można podziwiać, ale który jest chłodny i niestrawny. Jest do spożywania, żeby być jak najbliżej nas, w takiej intymności, która przekracza wszystko. Do zobaczenia jutro.